kołnierze. Walczymy jak chłodne lwy. Idziemy pośród tych, kto oddali życie za kilka wygód, marny ich los. Zaufaj, marny ich los. Wokół nas wszystko się zmienia, buntuje się matka ziemia. Ostatni etap tej gry to albo oni ropy. Nie damy pojmać się i masz do ostatniej krwi. Jesteśmy wolni, jeszcze przytomni. Nie dosmyślimy już dziś. Za późno nie robić nic. Nie chcę chodzić ulicami, gdzie się leje krew. Nie chcę widzieć tych dzieciaków, co idą na rzeź. Nie chcę słuchać tych, co pragną tutaj tylko mieć, bo po nich przyjdą oni i zabiorą wszystko, jaki chcesz. Nie ma buntu, nie ma zmiany, nie ma wiary. Świat przegrany i rozstrójko każdej władzy. Niezależna Polska TV. www.nptv.pl. Jak to masz, Komrocki wiec antywojenny? Dobry wieczór. Ale tam, jak to już? No, co jest? Pokaż. Kapslok nie zadziałał. Wiec z dużej litery. Przepraszam. Kapslok. On się zacina, ten kapslok. Kamraci, kamratki. Ja chcę powiedzieć dobry wieczór. Dobry wieczór. A jest wieczór? Jest. Wieczór. Dobry. A to wszystko zależy, bo wiesz, czasami zaczynamy, to jeszcze jest dzień dobry, a już jest wieczór. Po co żeśmy się spotkali przy niedzieli? Bośmy weseli. Radujemy się. Tak. Co chcemy podziękować? Podziękować nie chcemy. To nie. Chcemy docenić. Proszę wybaczyć. Nie wiem, jak to się stało. Chcemy wyrazić wyrazy podziwu. Bo słychać, bo wibruje. Chcemy wyrazić wyrazy podziwu i uznania dla was, że wam się chciało, kamraci, że wam się chciało przyjść i wziąć udział. I być, i dać świadectwo.
Sobota jest tylko jedna sobota w tygodniu. I to jest taki dzień. A jeszcze natura wczoraj wzięła z nami udział w tym wiecu, tak? Deszcz lał. Zapłakała. Tak. I powiem wam, nikt nie skrewił. Nikt nie uciekł. To jest kamradztwo właśnie. Byliśmy, bo tak trzeba było. Przepraszam, jeśli ktoś się poczuje za bardzo urażony, że się ośmielę. Zachowaliśmy się wszyscy jak trzeba. Mamy czyste sumienie, Marcin, że nie kunktatorzyliśmy, że podjęliśmy ryzyko. Efekty widzimy. Media głównego ścieku oczywiście milczą, ale i po piętrach, i przez schody, roznosi się informacja o naszym wiecu. On był kulturalny i grzeczny, był kulturalny, ale nie był grzeczny. Nie byliśmy tam grzeczni. Nie zabiegamy o uznanie. Nie zabiegamy o order białego, order orła białego, który rozdaje Duda. Order orła białego tylu szubrawców dostało i tylu zdrajców i tylu podłych ludzi, że właściwie trzeba by było go zlikwidować, to odznaczenie, kiedy byśmy doszli do władzy. Albo odebrać tym ludziom ten order, żeby go oczyścić. No, dowiedziałem się dzisiaj, Marcin tutaj przeglądał różne informacje, że order orła białego dostał Żeleński. Ludzie. No pewnie naprawdę, nie mogliście... Atak rakietowy na przewodów. Właśnie, nie mogliście mu dać złotego sracza? To jest w jego stylu, złoty sracz. Albo chociażby złoty kran, nie? To jest w stylu Żeleńskiego. I złoty karman. Albo złotą klamkę mu dać, chociaż jedną. Powiedzieć, przyjedziesz drugim razem, dostaniesz na drugą stronę drzwi złotą klamkę. No. Ale wracając do wiecu. No. Wasza postawa naprawdę wyjątkowa, dziękujemy. I też zrozumienie, bo mogliśmy o tym wiecu mówić o wielu, wielu sprawach dotyczących bieżącej polityki, Zielonego Ładu, protestu rolników. Tak. Ale to był jeden z tych wieców, w których skupiamy się tylko na jednym przesłaniu, głównym przesłaniu. To był protest antywojenny, protest promujący postawy pokojowe, porozumienia pokojowe, protest, w którym chcieliśmy jasno pokazać, że my, Polacy, ale widzimy też już po reakcjach, że mieszkańcy innych państw nie chcą wchodzić w nieswoją wojnę. A nawet dwóch premierów zdecydowanie prostym językiem żołnierskim wyraża swój stosunek do tego, co... Ja mówię o reakcjach do tego, co zrobiliśmy na wiecu. A, o tym mówisz, tak? Przepraszam, tak. Przedstawiciele naprawdę wielu państw komentują całą tę historię, cały ten protest i wyrażają jasną niezgodę na takie prowadzenie polityki, które wciąga i stanowi ryzyko również dla nich, jako dla tych, którzy potencjalnie mogliby być wysłani na taką wojnę. Tak. Ludzie, którzy przychodzili, ja ich rozpoznaję. Marcin zresztą, Marcin bezbłędnie lewaka rozpoznaje. Po prostu bezbłędnie. I tam na początku, jak organizowaliśmy technicznie to przedstawienie, ja miałem trochę więcej czasu, żeby się poprzyglądać, bo Marcin i Zbyszek Dworakowski i Zbyszek Zolecka, który jest właścicielem naszej sceny, mnóstwo rzeczy mieli do połączenia, ale ja się przyglądałem lewactwu, więc wyglądało to tak. Idzie coś, co ma przypominać chłopca i coś, co ma przypominać dziewczynę. Do końca nie wiemy, co jest kto, bo to u nich nie wiadomo, tak? Bo to się zmienia. Zależy, jak on się identyfikuje. Tak, jak się identyfikuje i jaki ma dzisiaj nastrój. Idzie i taka pogarda taka, tak, manifestowanie pogardy i zniechęcenia, tak? I nagle staje i czyta. No i ma problem.
bo on się nie może nie zgodzić. I ona też, nie może się nie zgodzić, no ale ma problem. Ma problem. I wiecie, powiem tak, chciałbym, żeby oni dla zasady zrobili na przekór nam i powiedzieli, co? To nie nasza wojna, znaczy to nie wasza wojna, ale to jest nasza wojna. I poszliby na tę wojnę. Jako oni. Super. Powiem wam, rozwiązałoby to tyle problemów w przyszłości, w teraźniejszości. Przecież oni są pasożytami, tak naprawdę nic nie produkują. Są tylko obciążeniem i chęci, i oni się chcą tylko bawić. Niech idą, ale nie są głupi. I powiem wam, jest taka Rafalala w Norwegii. Ona pierdoli, że to jest jego wojna. I taki drugi tutaj, Krętek Blady, jest w Polsce, mówi, że chłopcy i dziewczęta walczą o wolność Europy. To jest nasza wojna. No to idź, idź, syfilityku, idź, idź, idź. Jest wyciszone, no co? Idź. Nie będziemy trzymać cię, Rafalala i Krętku Blady. Nie będziemy was trzymać. I, a w ogóle to... I ta narracja dziennikarska... Weź nie pierdol, nie? Nie, to już nie działa. No i taka jest właśnie prawda. I teraz tak, chcielibyśmy co dzisiaj pokazać, kamraci? W niedzielę nie robimy żywca, robimy z refleksji wzniosłej, więc z refleksji wzniosłej dzisiaj... Dzisiaj będziemy reflektowali. Kamracki wiec antywojenny. Pokażemy wam taki materiał, który dla nas zrobił nasz kamrat, kolega. Tak, pozdrawiamy go serdecznie. Niespodziewanie nam go zrobił. I go wrzucimy, ponieważ nie mogliśmy kręcić. Marcin, niestety mam do niego żal. Mosadowski nie potrafi się niestety rozdwoić. A to takie proste. Mógłby tutaj być... Nie opuściłem lekcji z bilokacji. On właśnie nie odrobił lekcji z bilokacji i nie zna jednego, że tak powiem, hasła. Ale przecież to by było takie proste, gdyby jeden Osadowski tutaj majstrował, to wszystko podłączał, a drugi Osadowski z kamerą by chodził sobie między ludźmi. Dlatego dziękujemy Pawłowi z Krakowa, dziękujemy za materiał Mirkowi Rostankowskiemu, dziękujemy Pawłowi 1600. Dziękujemy wszystkim, którzy przyszli, Straży Kamrackiej. Jeśli kogoś pominąłem, no to wybaczcie, a właśnie, Straży Kamrackiej to nie ma co dziękować, tylko... Panowie, szacunek. Rozwijajcie się w marszu, w gadaniach robimy pauzę. Ciszej tam mówcy, dziś głos ma kamrat Mauser. Znasz kamrata Mausera? Ja chciałem przyznać, że Nagana to tak. A nie, Nagan to Partajgonase będzie, bo to jest belgijska broń, Nagant. Pisze się Nagant, ale się czyta Nagan. Ale kamrat Mauser. Ja. Zresztą polska broń. Produkowaliśmy Mausera przed II wojną światową. Dostaliśmy prawo do produkcji tego karabinu. Świetnie go unowocześniliśmy. I polski Mauser. Jaką miał kolbę? Z jakiego drewna? Wiesz? Z grabu? Nie. A polski? Polski. Chyba jesionowy. Jesion? No, jesion jest popularny. Dostałem kiedyś strzelanie z Mausera i stały takie popery, takie flipy, co się przekręcają. No i strzelałem do celu, ale patrzę, stoją te flipery. No to też zacząłem do nich strzelać. Potem człowiek obsługi na końcu podchodzi do tych poperów i mówi:
O, kto mi tu z Mausera strzelał? Który to? Bo tam dziury. O, przerzucało na drugą stronę, ale dziury robiło, poprzestrzeliwało całkowicie. Mm. I wtedy Marcin schował Mausera za siebie. Żarty żartami. Tak. Chcieliśmy podziękować wielu osobom, które tam były, nagrały te materiały. Szczególne gratulacje jadą tym razem do Mateusza Jarosiewicza z Neosu, który to w ten sposób wyciął fragment, rzucił, że on wyjątkowo zafunkcjonował w serwisach i poszedł w świat. Mamy tam komentarze z całego świata. Bardzo wiele z tych komentarzy pokazuje, że ludzie, zwykli ludzie myślą, wyciągają wnioski. Poparcie, ogromne też poparcie dla Christyk za to, że jasno zdefiniowała. I nasza Ewa. Tam są wycięte osobne Krystyna fragmenty. Ma też świetne wyświetlenia, także super. Że nie pójdą na wojnę. Ale wiecie, co nas najbardziej rozbawiło? Jest komentarz niemiecki i w tym komentarzu niemieckim Niemiec na poważnie się pyta, ale tam chyba nie ma ludzi w tych workach. Nie, o mąż, dlaczego oni tak rzucają? Tymi ludźmi nie dość, że walczyli, to jeszcze ich w ogóle nie. Ale drugi Niemiec mu pisze, człowieku, myśl, to jest performance, tak? On tak lepszy. Ale wiecie, Niemcy to Niemcy, prawda? Od tego słupka do tego słupka. Natomiast też był ciekawy komentarz jednego Ukraińca, który napisał, ja was nie rozumiem, macie u siebie tylu Ukraińców, weźcie ich na front, dlaczego macie walczyć za nich? Po ukraińsku to napisał, tak jest. Tak jest. Głos Ukraińca, że tak powiem, w waszym domu. I tak jak kolega, który wczoraj zabrał głos, jak się kamrat nazywał, ten z brodą, który cytował swoje rozmowy z Ukraińcami. O, nie pamiętam w tej chwili. Jest w materiale. Jest w materiale, jak Ukraińcy mówili, to nie nasza wojna. To nie nasza wojna. No właśnie. Kamraci, daliśmy głos. Mam nadzieję, że nie będziemy musieli robić drugiego wiecu, ale jeśli tak i będziemy go robić na przykład w sojuszu z innymi ugrupowaniami, to już teraz spokojnie możemy to zrobić, bo swój głos upodmiotowiony, personalny, kamracki daliśmy wyraźnie i wszystkim, którzy przyjechali z tak z daleka, z Przemyśla, ze Szczecina, z całej Polski zjechali się ludzie autobusami, wynajętymi busami, pociągiem, samochodami. Naprawdę nie udało nam się zrobić właśnie takiego. Jedną rzecz mamy, za którą musimy was przeprosić, że nie wypalił nam później spotkanie, wiec po tym wszystkim. Tak, a on jest bardzo ważny. Bo po prostu wielu z was chciało jak najszybciej pójść, zagrzeć się i to jest zrozumiałe. Byliście zmoknięci do suchej nitki. Tak, sprzęt trzeba było wyekspediować. To jest problem z tymi wiecami, bo my to wszystko robimy w naszym wolnym czasie, który odbieramy bliskim, rodziną. Mówimy o was, tak, kamraci. Tak, poświęcacie się dla Polski, poświęcacie się, my się poświęcamy. To nie jest tak jak wielu organizatorów tego typu wydarzeń opłacanych przez rząd jeszcze dostaje diety wyjazdowe. Ma opłacony hotel, śpią sobie fajnie. Ponieśliście koszty transportu, biletów, czasu i to, że się wam chciało chcieć, to znaczy, że będziemy dużo mieć, tak? Bo to inaczej nie można. Co? Puszczamy ten materiał. Żegnamy się z wami. On już do końca poleci w całości. W ramach refleksji wzniosłej nie podajemy imienia i nazwiska kamrata, który to zrobił, bo on sobie życzy być w kontrwywiadzie. Natomiast jeszcze raz pragniemy wszystkim pięknie podziękować, boście niewzruszeni stali w tym deszczu, ani drgnęliście, nie przeszkadzał wam on. Znaczy, na pewno przeszkadzał, ale przewartościowaliśmy sobie, że to znaczy ten deszcz był naszym przyjacielem w tym momencie. Bo tak Marcin fajnie kiedyś powiedział, że na tym wiecu antywojennym, który organizowała Korona, była piękna, słoneczna pogoda. I gołębie wyleciały w powietrze. Mieliśmy też mieć gołębie. Ale ze względu na pogodę hodowca prosił, żeby go zrozumieć, że on nie wypuści gołębi w deszcz. Trudno, ale ten deszcz i ta ołowiana aura, ona była naprawdę antywojenna.
I po raz kolejny dostaliśmy znak z niebios, że nad pogodą dla nas czuwa Agnieszka Fatyga. Kiedy na końcu poleciał, kiedy na końcu puściliśmy utwór Jestem Tobą, deszcz przestał padać. Ale kiedy montowaliśmy bardzo czułe sprzęty elektroniczne, też deszczu nie było, więc Marcin mógł spokojnie je rozłożyć, zabezpieczyć i deszcz zaczął padać już po rozpoczęciu wiecu. Tak jest. A skończył się, kiedy Agnieszka zaśpiewała Jestem Tobą i poszliśmy pod grób nieznanego żołnierza i wiecie co? I to też było bardzo wzruszające, bo ta trójka dzieci, młodzieniec i dwie dziewczyny składające ten wiec w taki naturalny sposób, bez napięcia, bez układu baletowego i my stojący po bokach, wtedy zobaczyliśmy, ile nas było naprawdę, a było nas bardzo dużo, bo tam na wiecu ludzie stali też po bokach, po drugiej stronie ulicy i te dzieci nasze, dwie dziewczynki, chłopak, zbliżają się do grobu nieznanego żołnierza i żołnierze prezentują broń. Nie rozmawiałem z tymi dziećmi, ale to musiało zrobić na nich wrażenie, bo przecież dzieci są dziećmi, tak? Nie mają tylu doświadczeń, co my. Na mnie to zrobiło wrażenie, że ci żołnierze przed tą trójką tych młodych Polaków zaprezentowali broń. Ja wiem, że oni mają taki rozkaz. Każdy, kto składa choćby kwiatek, jest honorowany prezentowaniem broni. Ale mimo wszystko zawsze mnie to wzrusza. I potem te chłopaki, które dokonały zmiany warty, mieli taki niespodziewany, nie spodziewali się, że będą mieli taki tłum ludzi o tej zmianie o 18, bo to o 18 była zmiana. Tak. W niedzielę. Te obrazy trwają w naszej głowie i nie zapomnimy o nich. Presja ma sens. Politycy mają uszy, mają oczy. Mają poczucie strachu, nawet ci najbardziej bezczelni i ci z poczuciem bezkarności mają strach. Wiedzą, co to jest gniew narodu, gniew ludu, mogą z niego drwić, kpić, ale są tylko ludźmi. Są tylko ludźmi. Dzisiaj wczoraj Kosiniak-Kamysz powiedział, że wszyscy jesteśmy jedną wielką armią. Panie Kamysz, proszę nas, kurwa, uzbroić, panie Kamysz. Proszę dać Polakom broń do ręki. Wtedy, panie Kamysz, będziemy wielką armią. I szkolenia. Tak, panie Kamysz. Na razie jesteśmy gołodupcami. Mięsem armatnim. Za Czechami się wleczemy. Gdzie tam? Czesi są super uzbrojeni. Tak. Więc mamy być wałem ludzkim i masą, która ma zatkać lukę, a nie armią, panie Kamysz. Kamraci, wczoraj warunki pogodowe też były kiepskie, bo był kamrat numer 6 wydawany. Tak. Jolu, powiem ci, naprawdę robi się z tego kawałek. Czy wy wiecie, że Jolka przywiozła z Holandii 6000 sztuk, a zostało jej 800. Tyle rozdała na krakowskim przedmieściu przez cały... Pokaż pocztówki. Mieliśmy też dla was pocztówki. Pocztówki zrobione na ten wiec. Z jednej strony właśnie to nie nasza wojna, z drugiej strony taki element świąteczny. Laudesz. Ale ci co dostali? Mam nadzieję, że część z was dostała te pocztówki, żeby rozsyłać do bliskich. Pomyślimy nad jakimś takim pakietem, żeby zawierał parę tych rzeczy, jeśli będziecie potrzebowali. Bardzo też dziękujemy za oryginalne naklejki, które część z was powymyślało, na przykład Polska za pokojem. To nie nasza wojna. To nie nasza wojna. Na rejestrację samochodu. A nie, ja mówię o tych, które mieli naklejone na piersi. Tak. No i oczywiście naszego kolegę betoniarza pozdrawiamy za pomysł tej naklejki na tablicę rejestracyjną. To nie nasza wojna. Super, super. No. Fajnie. Wiedziałeś, jaki miał plecak? Nie, na plecak nie zwróciłem. Nie. Na plecaku miał wyświetlacz, nie wiem, jak on to zrobił, gdzie mu się wyświetlał napis, to nie nasza wojna. A, super.
Powiedziałeś betoniarz? Betoniarz. Bo to nasz przyjaciel. No dobrze, ja wiem, ale szukam. Betonowy gość, twarda sztuka. Tak, to wiadomo, ale. Ale też ja chciałem dwa, trzy słowa gorzkie ja bym to inaczej wyrazić. Uważaj, to? Inaczej. Nasz kamrat kustosz betonu. Kustosz. Kustosz betonu. Kasterka chyba od razu cała. Pozdrawiamy cię serdecznie. Też parę, tak. parę gorzkich słów. Do kilku ciuli. Ale oni nas nie słuchają. Marcin, nie zakłócaj tego. Ale pozwól. Mimo wszystko. Proszę. Słuchają. Do kilku ciuli. Bo czym innym jest nieuznawanie naszego działania z różnych powodów, bo w dupie wam się poprzewracało, czy macie inne problemy. Ja tam nie będę komentował. Większość tego, coście powymyślali i nakłamali na nasz temat, jest w ogóle bez sensu i nieistotne. Natomiast pierdolenie jakieś głupot, że nie jedź na wiec, bo to są pozorowane zachowania. O to wam chodzi, tak? Tak? Naprawdę uważacie, że wiecie, że de facto zachowując się w ten sposób wspieracie działania wojenne rządu. Bo przecież mówicie ludziom, to nie jest istotny temat, zostawcie go. Oni to tak tylko na pokaz robią. Na tym polega performance, że jest na pokaz. Ale pokaz, który do kogoś ma trafić i nieść bardzo ważne przesłanie. No ale wy wiadomo, nie? Ale dlaczego my się do nich zwracamy? Szkoda, nasi kamraci sobie nie zasłużyli na to, żeby o nich mówić. Kamraci, powiem tak. Jechałem na ten bo mi szkoda ich, wiesz, tak. Walczyli, zaczynali walkę o ważne sprawy covidowe. Potrafili wtedy docenić. Zrobimy specjalny program na ten temat. Wyciągniemy wszystkie brudy. Będziemy jechać, może nie po nazwiskach, bo niektórych naprawdę nie znamy, ale po stowarzyszeniach i po konkretnych osobach zrobimy taką przepierkę. Zrobimy taką przepierkę po tych, którzy, i tylko jeszcze tyle powiem, współpracowali z najgorszym ścierwem w internecie, który się mieni nazwą jakiejś organizacji monitorowania środka dupy. Nie, to jest ośrodek propagowania pedofilii i... I banderyzmu. Tak jest. I współpracowaliście z nimi. Oni was wysypali wszystkich. Dobra. Czasami nawet nie wiecie o tym. Dobra. Wystarczy, że podpieracie te działania. Jeszcze jedna rzecz. Dzisiaj sporo sroli na czacie w naszym programie. To jest tylko dowód, jak bardzo was boli dupa. Pójdziecie na front, gnojki. Będziecie płakać tak samo. Tak jest. Będziecie wtedy wzywać mamę. Będą was wysyłać na front cichaczem. Zostaniecie wsadzeni do samolotu i wywiezieni na Ukrainę. I się zdziwicie, gdzie jesteście. Bez żadnego pożegnania na dworcach, bez orkiestry wojskowej. I nie wyobrażajcie sobie, że nie, ja tam nie będę się, ja tam nie pójdę na wojnę, co mi zrobią. Ja ci powiem, co ci zrobią. Lata taki filmik po internecie, kiedy żołnierz błaga o to, żeby pozwolić mu przejść na ich stronę, bo już ma dosyć, na stronę wroga, że on już nie chce walczyć, poddaje się, ręce błaga, on mówi nie, ja nie chcę, ale no to mu pokazuje, bo to dron, z drona widać, pokazuje mu dronem, wykonując gesty, że do mnie, a on stoi i mówi, pokazuje tam z tyłu. On wie, że jak się cofnie, to odpowiednie oddziały go odstrzelą. Zaporowe, to się nazywa jednostki zaporowe, tak. I dopiero kiedy operator drona rozejrzał się, zobaczył, że nikogo nie ma, pomachał mu dronem, nie ma. I on ruszył do przodu. Więc to nie jest taka tak, że wojna. Nie pojadę i tak, nic nie zrobię. Taka wojna. I ci, co atakują nas, kamratów, wrócicie w workach, tak jak na Warszawie. Kontrwywiad nam pokazał dzisiaj kilka wpisów i powiem wam, nie wiem na co liczą ludzie, którzy aprobują, oglądają, biorą udział w tej nagonce wojennej. Liczą naprawdę, że to ich nie dotyczy? A, muszę coś wesołego powiedzieć, mogę? No. Nie będziemy mówić kto, nie będziemy mówić kiedy, ale dowiedzieliśmy się pięknej rozmowy, pięknie pozamiatał prokuratora idiotę. Aha. Doszło do wymiany ostrych słów z prokuratorem,
No i ta osoba mówi do prokuratora: panie prokuratorze. I pan taki. Pan wygląda na człowieka mądry, takiego mądrego. Tak, inteligentny. Tak. Mam nadzieję, że mówi, pan... No chyba się pan nie zaszczepił. Tak, mam nadzieję, że pan się nie zaszczepił. I nagle tak i taka cisza. Tak... I patrzy na tego prokuratora. Nie. I mówi: nie, zaszczepił się pan. Nie mogę wierzyć. Nie wierzę. I robi ten numer, który myśmy wykreowali tutaj. Już puka. Udarek. Zakrzepica. Raczek. Zator płucny. Ajajajajaj. Tak. No wie pan, panie prokuratorze, ta szczepionka naprawdę działa. Naprawdę. I słuchajcie, puenta jest taka, że prokurator się zrobił blady jak miska klozetowa. Bo przecież nie jest głupim człowiekiem. To okrutne, nie? Ale nie myśmy zaczęli. Nie myśmy zaczęli. I nie zapomnimy tego, co robili z nami. I jakie plany wobec nas mieli. Zanim puścimy film, Adam Polak, który się na pewno nie zaszczepił, nie ma wątpliwości, trafiło go, walczy z Raczyskiem. Wspieramy Adama Polaka tym, co mamy pod ręką. A pod ręką mamy pieniądze. I każdy grosz się liczy. Mamy dwie zorganizowane takie zbiórki. To jest pierwsza zbiórka, Adam Polak. A to jest druga, na zrzutka.pl i na pomagam.pl. Tak jest. I Adam walczy ostro. Nie mamy dokładnych wiadomości. Takich bardzo dokładnych. Nie chcemy go też niepokoić. Tak, tak. Chociaż Adaś, jak nas oglądasz, przypominam się, no. Wiadomość od nas masz. Chcielibyśmy się spotkać. Uściskać cię, bracie, kamracie, wilku. Nie jesteś sam. Wszyscy to nie pamiętamy. Tak, tak. Kamraci, już koniec ględzenia. Zobaczcie taki kolaż z tego naszego wczorajszego wydarzenia. Robiony przez naszego kamrata, powiedzmy, że skąd wywiadu kamrackiego. Czuj do duch. Zobaczenia, kamraci. Czuj duch. Śmierć. Polaków, którym na sercu leży pokój i całkowite odsunięcie, na tyle, na ile to możliwe, wojny od naszych bliskich. Czekam rodzin. Śmierć wroga ojczyzny! I kto ma problem? Wróg ma problem. Być wrogiem Polaków nie ma przymusu takiego. Jest to jego własna nieprzymuszona przez nas wola, więc dokonał wyboru, ale od razu gradujemy. Wróg to jeszcze, znaczy inaczej, nieprzyjaciel to nie to samo co wróg. Z nieprzyjacielem można się jeszcze dogadać, z wrogiem już niestety nie. Zebraliśmy się tutaj dzisiaj, kamraci, żeby wyraźną postawą w języku polskim powiedzieć panom politykom, którzy poprzez oszustwa, matactwa, krętactwa i media zostali wybrani po to, żeby reprezentować naród. Oni... reprezentują naród, kiedy odbierają apanaże swoje poselskie. I na tym koniec. Mamy tego dowód, czy PO, czy PiS, czy wszystkie pozostałe inne partie. Mamy tę samą narrację.
Przygotowujcie się do wojny. Przygotowujcie się do marszu na Ukrainę, żeby bić się za to banderowskie państwo. Żyjemy w czasach schizofrenii. Ukraina przyjęła Banderę jako fundament swojego bytu. Bandera jest chroniony konstytucją, stawiane są jego pomniki, nazywane są jego imieniem i nazwiskiem place. Dzieci uczą się o Banderze, jakoby był ojcem Ukrainy. Przypomnę, Bandera był zoologicznym wrogiem Polaków. Na jego rozkaz wymordowano od 1939 do 1947 roku ponad 500 000 Polaków. 500 000! Mówił o tym pierwszy prezydent Ukrainy, Krawczuk. Zastanawiał się, jak rozwikłać ten problem. Jak przeprosić Polaków, bo to Polacy byli pierwsi, którzy uznali niepodległość Ukrainy. Nikt nas nie przepraszał. Wszyscy udają, jakoby nic się nie stało. Nakazują nam zapomnieć. Zapomnieć. I wielcy tego świata, geopolitycy, muszą prowadzić wojnę z Rosją. Muszą prowadzić wojnę z Rosją. I chcą, żebyśmy się na tę wojnę udali, my Polacy, bo oni mają taki plan geopolityczny przejęcia władzy nad światem. Polacy się będą bili z Rosjanami do ostatniej kropli krwi, a oni się będą bili do ostatniego Polaka, a potem sobie usiądą i się dogadają, jak to zwykle bywa. Przypomnę wam, kamraci, a jestem stary człowiek, mam 64 lata i historii uczono mnie prawidłowej, chociaż to było za PRL-u. I nie zapomnę zdrady Ameryki i zdrady Anglii i dogadania się ze Stalinem, kiedy oddano nas jak tanią dziwkę, najtańszą z najtańszych, w Teheranie. W Jałcie oddano nas, mimo że tacy byliśmy waleczni, że tacy byliśmy oddani, tacy wierni. Jesteśmy najtańszą juchą w Europie. Oprócz tego wmawia się nam, że do wojny z Rosją najlepiej się nadają Polacy, bo już na Krymie byli, na Kremlu byli i Ruskich bili i jedną wojnę z nimi wygrali. Tylko że jest mały problem. Wojna na Ukrainie to nie jest nasza wojna. To nie nasza wojna. To nie nasza wojna. To nie nasza wojna. To nie nasza wojna. Sobie, co mówią politycy w naszym imieniu i czego chcą, to zabawimy się w taki happening wojenny. Na wojnie produkuje się trupy, dużo trupów, im więcej trupów, tym lepiej. Mamy dla was taki obrazek, który będziemy ćwiczyć, jeżeli przystąpimy, jeżeli wepchną nas do tej wojny. Ani świat nie stanie się nagle spokojniejszym miejscem,
ale jest też dobra. Dobra jest ta, że my sobie z tym poradzimy. Że zostaliśmy postawieni dzisiaj przed najpoważniejszym egzaminem od pokoleń. I chcę wam powiedzieć, że my ten egzamin zdamy. My ten egzamin zdamy, bo jesteśmy wspaniałym narodem mądrych, przedsiębiorczych i odważnych ludzi. Putina wgnieciemy w ziemię. Prędzej czy później trafi tam, gdzie powinien trafić. Na za kraty albo na cmentarz. Putin jest wrogiem ludzkości. Putin jest kimś, kto przypomniał nam o wadze sojuszy, które zawieramy. Putin jest kimś, kto przypomniał nam o tym, że potrzebujemy przyjaciół. Putin przypomniał nam o tym, jak blisko jest od nas do niego. I dzisiaj nie mamy żadnych wątpliwości co do tego, że trzeba wspierać Ukrainę, żeby ona mogła wygrać z tym zbrodniarzem na swoim terytorium, żebyśmy my nie musieli wygrywać z nim na swoim. To oznacza, że oczywiście potrzebujemy silnej armii. Mówiliśmy już o tym, ja się bardzo cieszę z tego, że dzisiaj za nią odpowiada człowiek, który nie przebiera się w mundur, ale ma szacunek do mundur, który wreszcie rozumie, że sprzęt wojskowy i żołnierz nie służy do bycia dekoracją na partyjnym pikniku, tylko ma prawo do tego, by czuć się pewnie w swoim państwie. Wiecie, co oni nam zostawili? Zostawili nam wojsko, w którym żołnierze nie tylko jednej, nie tylko sił powietrznych, innych sił odchodzą jeden po drugim. W tym szkolenie państwo polskie włożyło dziesiątki milionów złotych. Jeden po drugim. Bo polskie państwo nie jest w stanie zapłacić im jednej trzeciej pensji, którą dostaną od razu na wolnym rynku, idąc do cywilnych zajęć, do cywilnych firm, linii lotniczych czy innych przedsiębiorstw. Jednej trzeciej, a mieli czas i mieli siłę na szycie sobie paradnych mundurów, na opowiadanie o tym, jakimi mistrzami świata są w zapewnianiu nam kolejnych patriotycznych pikników. To wszystko wymaga zmiany. Bo nasza siła, przecież my nie po to mamy wojsko, żeby nim kogoś atakować. My mamy wojsko po to, żeby ktoś nas nie zaatakował, żeby mu nigdy do głowy nie wszedł ten pomysł. Po to wydajemy na to takie pieniądze. A ja przypomnę, że te słowa tak łatwo wypadły z ust trzeciego człowieka w państwie o nazwisku Hołownia. Chciałem przypomnieć marszałkowi Sejmu, Hołowni, że artykuł 117 kodeksu karnego mówi wyraźnie: kto wszczyna lub prowadzi wojnę napastniczą, podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od 12 lat albo karze dożywotniego pozbawienia wolności. Pan marszałek Hołownia ma poczucie bezkarności i nieomylności. Pan marszałek Hołownia na wojnę nie pójdzie. Pokażmy warszawiakom, pokażmy przechodniom ten symbol, bo nic tak nie porusza ludzi jak obrazek. Ale wracamy do pana Hołowni. Pan Hołownia na wojnę nie pójdzie. Pan Hołownia na wojnę wyśle swoją żonę. Powiedział to otwartym tekstem. Oto duch czasu. Mężczyźni w domu, kobiety się będą zabijać. Przypomnę, że życie biologiczne kobiety jest krótsze od życia biologicznego mężczyzny. Dalej, artykuł 117 wojny napastniczej. Kto publicznie nawołuje do wszczęcia wojny napastniczej lub publicznie pochwala wszczęcie lub prowadzenie takiej wojny, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. Wzywam polskiego prokuratora! Wzywam prokuratora, który jest Polakiem! Donoszę w tym publicznym miejscu, że człowiek o nazwisku Hołownia,
marszałek Sejmu wypełnił znamiona tego artykułu. Jako taki powinien być pozwany i postawiony przed sądem. Ja wiem, że ma immunitet, ale dostrzegłem też, że w Sejmie bardzo sprawnie udrożniono ścieżkę odbierania immunitetów. Powiem tak, nasze życie Polaków jest o wiele bardziej cenne niż życie pana Hołowni. Jeśli pan Hołownia tak bardzo zapalał miłością do pana Putina, to my mu umożliwimy, my go wyposażymy, my mu damy broń, wyposażymy go w środki łączności i poprosimy go, nawet go podwieziemy na granicę z Ukrainą, żeby poszedł na tę wojnę. Pan Hołownia jest stosunkowo młodym człowiekiem, ale postrzegam go, ja, Wojciech Olszański, jako wyjątkowego i cynicznego człowieka. Jako człowieka, który do tej pory bawił się życiem i życie sprawiało mu prezenty. I on teraz musi swoim mocodawcom, swoim pryncypałom, swoim mecenasom odpłacić. I powiedział tak: naród ten egzamin zda. Oto jest symbol narodu, który zdał egzamin wzięcia udziału w geopolitycznej grze amerykańskiej. Bo ludzie, nie wierzcie, że kiedykolwiek Amerykanie się będą z Ruskimi bili. Nie ma takiej możliwości i nigdy to się nie działo. Zawsze używają do tego narodów zamiennych. Narody zamienne się nie liczą w geopolityce amerykańskiej. Doktryny geopolityczne amerykańskie nie pozostawiają żadnej wątpliwości. Trzeba tylko je przeczytać. Trzeba tylko je przeczytać. Więc jeśli politycy stojący na czele państwa, którego jesteśmy obywatelami, mówią, że oni nas wyślą na Ukrainę, żebyśmy bronili państwa banderowskiego, to ja się pytam, o co chodzi? Jak długo w tej schizofrenii można żyć? Przypomnę, że Ukraina banderowska kultywuje wszystko, co związane z Banderą, czyli również jego sojusz z Hitlerem. Przecież banderowcy do dzisiaj noszą znaki nazistowskie, niemieckie. Wcale się z tym nie kryją. I ludzie z Unii Europejskiej wiedzą to i nikt nie protestuje. Przecież nie możemy żyć w takiej schizofrenii. Wystarczy przełożyć, to nieraz mówiłem. Gdyby Niemcy pewnego dnia stwierdzili, że dla ich niemieckiego interesu opłaca się wskrzesić postać Adolfa Hitlera i przywołać go do porządku, do teraźniejszości, a my dalej bylibyśmy z nim w tak zwanych stosunkach dyplomatycznych, to wszyscy by zakrzyknęli: nigdy! Czym jest gorszy Adolf Hitler od Bandery? Nie widzę żadnej różnicy! To Bandera wydał rozkaz wymordowania wszystkich Polaków, tak żeby na ziemi ukraińskiej nie pozostał ani jeden Polak. To są słowa Bandery pochwycone przez jego politycznych popleczników. Przecież to są fakty. To są fakty historyczne, ale lewactwo, które dzisiaj jest przy władzy, powoduje, stwarza taki plan edukacyjny dla młodych Polaków, żeby Polacy nie mieli rozeznania, za kogo oddadzą swoje młode życie. Wczoraj na żywcu zadzwonił 20-letni człowiek, zapytany przeze mnie, czy wie, kto to Bandera. Odpowiedział, że nie wie. On nie jest winny. On nie jest winny. Również winny tego, że on nie wie, kto to Bandera, jest ten człowiek, który tam, w tym pałacu mieszka. Ten człowiek, który dał nam pokaz takiej niefrasobliwości. Dał nam pokaz takiej lewej.
chodzi. Człowiek, który przepiera nogami, żeby dobrze zrobić prezydentowi Ukrainy o nazwisku Zełenski. Jako Polak nie mogę na to patrzeć. Rzucać mi się chce, jak widzę zadowoloną twarz prezydenta Dudy, który wypowiada słowa Władimir Zełenski. Rzucać mi się chce. Ja odpowiadam. A byłeś w Buczy? Byłeś w Borodziance? Byłeś w Irpieniu? Nie byłeś. To pojedź tam. A ty byłeś przewodowie, Duda? Byłeś przewodowie? Bo to już jest pół roku, kiedy dwóch naszych braci zabili Ukraińcy, przewodowie. Nie wiem, czy pamiętasz. Raport miał być opublikowany. Kto ich zabił? Pół roku prawie minęło. Nadal nie wiem, kto to zrobił. My wiemy, że to byli Ukraińcy. Twoi przyjaciele i bracia. Okej? Okay? I ty pieprzysz tutaj Buczy, ty Del Gamoniu jeden, ty. Hochsztaplera przyjmujesz z Kijowa w tych buciorach, dajesz mu medale? Najwyższe odznaczenie Polski? Order Orła Białego? Temu Hochsztaplerowi, który jest odpowiedzialny za śmierć tysięcy, dziesiątek tysięcy ludzi, swoich ludzi na Ukrainie, których wysyła na wojnę, gdzie w tym Bachmacie już ludzie nie chcą walczyć, sami komendanci wojny tam mówią wojskowi, że nie chcemy tu być, tu jest śmierć, tu jest trumna. A on im każe walczyć i każe się bić, bo on siedzi w Kijowie, a teraz siedzi, rozmawia z tobą, a ty mu dajesz medale, nie? Order Orła Białego człowiekowi, który dwa dni wcześniej wsadził do więzienia patriarchatę cerkwi moskiewskiej w Kijowie za to, że miał szalik Louis Vuitton na sobie i zegarek i złotą rybkę. I ty dałeś temu Gamoniowi Zieleńskiemu, który to wszystko robi, który morduje Polaków, rzuca księży do więzienia, zamyka radia i telewizję, eliminuje opozycję z życia nie tylko politycznego, ale wrzuca ich do więzienia i jeszcze dotkliwie pobije przed aresztowaniem. Ty dajesz temu człowiekowi medal Orła Białego? Najwyższe polskie odznaczenie państwowe? Ty pieprzony suknię synu Duda, ty? Ty jesteś zdrajcą ojczyzny. Ty już straciłeś kontrolę nad sobą. Jednym z największych, najgorszych dyktatorów i jednym z najcięższych przestępców, jakich znała ludzkość od czasów Hitlera. I potem piszesz w twicie, w internecie: You will never walk alone. Nigdy nie będziesz szedł sam? Ja mam pomysł na to. Ty będziesz mu towarzyszył. Razem. Gdziekolwiek pójdziecie. Czy do celi więziennej. Czy na krzesło elektryczne. A może będziecie wyjść na tej samej gałęzi. Nie wiem. Trzeba by spytać tej złotej rybki, za którą został aresztowany ksiądz Kijowa. Go fuck yourself. Wiecie dlaczego? Bo ten człowiek składał przysięgę na Boga, że obejmując z woli narodu urząd prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, uroczyście przysiągł, że dochowa wierności postanowieniom konstytucji, że będzie strzegł niezłomnie godności narodu, niepodległości i bezpieczeństwa państwa, a dobro ojczyzny oraz pomyślność obywateli, uważajcie ludzie i zapamiętajcie, bo to jest tekst jego przysięgi. A dobro ojczyzny oraz pomyślność obywateli będzie miał zawsze jako najwyższy nakaz. Oczywiście, kiedy przywiozą nam pierwsze trupy z ukraińskiego frontu w takich czarnych workach, będą organizowane piękne cmentarze wojenne. Księża będą szli i kołysali się w rytm dzwonów kościelnych. Będzie płacz i szloch. Matki dostaną odznaczenia, że ich synowie oddali swoje młode życie, żeby bilans Amerykanów wyszedł na plus. Rząd na front! Rząd na front! Jesteśmy grzeczni i spokojni. Wmówiono nam, że tacy mamy być. Wmówiono nam w 20 roku, że mamy być grzeczni i mamy być posłuszni, chociaż prawo zezwalało nam, żebyśmy byli niegrzeczni i nieposłuszni.
znam was przecież po twarzy. Są sami najtwardsi i sami najlepsi. I świadomi. Nasi rodacy, nasi najbliżsi łudzą się, że to się rozejdzie jak po kościach. Łudzą się. Panowie ze świata patrzą spokojnie ze swoich luksusowych apartamentów i mówią tak: zróbmy tę wojnę, zobaczymy co się stanie. Przecież doświadczyliśmy tego. Robiona jest wojna w Syrii od 14 roku. Czy kogoś to obchodzi? Na ulicy krakowskiego przedmieścia możliwe, że tylko nas. Robiona jest wojna Kairaci w Iraku, w Libii. Czy kogoś to obchodzi? Nikogo. Zapewniam was, że i nikogo nie będzie obchodziła wojna Polaków, którzy się biją z Ruskimi za banderowskie państwo. Nikogo. Nikogo nie będzie obchodziła. Więc jeżeli my sami nie potrafimy zadbać o siebie, to nie łudźmy się, że nasi politycy, którzy nie są nasi, zawahają się, bo któryś się zreflektuje, na przykład pan Hołownia, że wojna to są trupy, że to jest 10 tysięcy, 20 tysięcy, 30 tysięcy trupów, że to są kalecy, a może gra toczy się o coś zupełnie innego, może ta wojna jest pretekstem, takim pretekstem, jak pretekstem było powstanie warszawskie. Bo może państwa polskiego ma nie być. Bo może to państwo, które jest efektem układu jałtańskiego, wielkim tego świata nie jest do niczego potrzebne. Może wielcy tego świata ponoszą straty przez to, że jest taka Polska. Rolnicy, którzy są również synami tej ziemi i którzy pójdą pierwsi na front. Pierwsi pójdą chłopcy ze wsi. Nie łudźcie się, że będzie inaczej. Chłopcy z miasta pójdą drugim życie. Bo chamy ze wsi mają ginąć za pańskie interesy. Tak było, jest i będzie. I kto się przeciwstawi? Konopnickiej nie chce się zdeaktualizować. A na wojnie jak na wojnie trup się szczelą niczym sznopy, a najmocniej biją kryje, a najczęściej giną chłopy. I tak jest, i tak będzie. My na banderowską Ukrainę nie powinniśmy nawet spoglądać. My z banderowską Ukrainą powinniśmy zerwać stosunki dyplomatyczne. My z banderowską Ukrainą powinniśmy zerwać stosunki gospodarcze. Banderowska Ukraina, dźwigając w swojej przestrzeni banderę na symbol swojej państwowości, stała się nam państwem wrogim. Ukraińcy jako tacy. Państwo banderowskie jest wrogiem Rzeczypospolitej Polskiej. Patrzę ze zdziwieniem jako stary człowiek, jak pięknie przekonano nas, żebyśmy oddali banderowskiej Ukrainie wszystko, co mieliśmy najlepszego materialnie. I my to zrobiliśmy, a teraz nie możemy zakłócić wojny, która tak pięknie się rozwija. Więc musimy tam wysłać nasze dziewczynki i naszych chłopczyków. Bo powiedział Sikorski, masz Sikorskiego, Marcin? Przypomnijmy sobie, co powiedział Sikorski. Posłuchajcie. A portki pęsną ludziom rosną skrzydła, jak pięknym ptakom. A portki trzęsą się pętakom. A mówiąc poważnie, to o
ile wiem, panie ministrze obrony, pobór w Polsce nadal obowiązuje, prawda? Nie ma tylko wcielenia do wojska. Pobór powszechny, zasadnicza służba wojska została zawieszona, nie zlikwidowana. I mam nadzieję, że pani profesor w Dniu Święta Kobiet zgodzi się ze mną, że pobór powinien być genderowo niedyskryminacyjny. Posłuchajcie! Powiedział to do pewnej pani profesor, może z Uniwersytetu Warszawskiego, niedaleczko jest. I pani profesor była blada i wystraszona, bo nie spodziewała się, że to tak będzie. I ja powiem tak, w przestrzeni publicznej wykreowano słowo, które stało się słowem, symbolem niezgody. Niezgody i buntu społecznego. To słowo panie profesor z Uniwersytetu Warszawskiego zaakceptowały jako słowo, które ma prawo istnieć w społeczeństwie i w społeczeństwie, w przestrzeni publicznej, bo może być wypowiadane. Więcej powiem. Sąd Najwyższy uniewinnił lewaczkę, która z tym słowem latała po ulicy i zgodnie z kodeksem karnym została zatrzymana przez policję i obłożona mandatem, którego nie chciała zapłacić. Sprawa się skończyła w sądzie i sąd uniewinnił, mówiąc, że ta pani miała prawo to powiedzieć, bo była tak wzburzona, że nie mogła inaczej. Więc ja powiem to słowo. Panie Sikorski, wypierdolaj! Którzy tak psują nasz kraj, tak niszczą naszą ojczyznę z nadużeństwem, społeczeństwem, chorymi prawami, zielonym ładem. Ci lewacy, którzy dostają posłuch w mediach głównego ścieku, we wszystkich telewizjach, we wszystkich radiach. Ci lewacy w przestrzeni publicznej mówią to słowo, nie to nam chyba też wolno, chyba że nam nie wolno. Żeby nie zarzucono nam, że jesteśmy niekulturalni. Dodamy do tego słowa kulturalne słowo. Prosimy, wypierdalać! Nie zapominajcie o prosimy, bo ja wiem, co będzie. Będzie pani prokurator niepolskiego pochodzenia stawiać mi zarzuty, że użyłem takiego słowa. A ja powiedziałem, a ja jej wtedy powiem, no cóż pani prokurator, słyszałem, że pani będzie zmobilizowana i wybiera się na wojnę. Bo na wojnie musi być prokurator, bo na wojnie również są zbrodnie. Jest pani młoda, piękna, idzie pani na front. Oni myślą, że im się upiecze, ludzie. Oni myślą, że to się tylko skupi na nas. Że to się tylko skupi na nas. Oni naprawdę tak myślą. W historii Polski taki idiota, tragiczna postać, smutny człowiek. Historia go wycharknęła na śmietnik. Nazywał się Beck. Beck. On nie był polskiego pochodzenia. Dlatego tak łatwo było mu wmanewrować Polskę w nie naszą wojnę. I to nie jest nasza wojna. Dlatego nasz obecny minister spraw zagranicznych, który ma żonę nie Polkę, a syna w niepolskiej armii, ośmiela się do nas mówić, że my jesteśmy pentacy, bo my nie chcemy się bić za banderowską Ukrainę, a on się zobowiązał, że Polacy pójdą się bić za banderowską Ukrainę. On się zobowiązał, a my nie chcemy. Więc panie Sikorski, prosimy uprzejmie, znajdzie się miejsce dla pana. Rozumiecie, ludzie, że dzieją się w gabinetach polityków układy decydujące o naszym życiu. Zapadają decyzje, na które nie mamy wpływu.
zachowują się ponad naszymi głowami, decydując o naszym życiu, o naszym dobru, o naszym zdrowiu. I nie mamy prawa protestować, bo jesteśmy pętakami według Sikorskiego. Bo jeśli my byśmy wstali i za Ukrainę banderowską poszli się bić, to pan Sikorski w Kongresie Stanów Zjednoczonych byłby przyjmowany na stojąco z oklaskami. Polska jest państwem Polaków. W Polsce powinien obowiązywać polski interes narodowy przede wszystkim. Nie polska racja stanu. Bo racja stanu jest w głowie pana Sikorskiego, w głowie pana Dudy, w głowie pana Kamysza, w głowie pana Hołowni. Oni reprezentują jakąś nieistniejącą polską rację stanu. Naród jest najważniejszy. Nie racja stanu. Naród i życie narodu. Naród i życie narodu. Dlatego tak skutecznie od 1989 roku rozmontowują nam państwo, odbierają nam wszystko, co było wartościowe w tym państwie, sprowadzają nas do usług i do najtańszego rezerwuaru siły roboczej. Nie muszę wam mówić, ale pewne rzeczy powinny paść. Turoszów nam zamykają. Zamykają nam Turoszów, żebyśmy również nie mieli energii swojej własnej. Oprócz tego, co mamy własne, to jest nasza krew. I tę krew mamy oddać za banderowskie państwo. Tę krew mamy oddać za państwo, które jest wrogiem narodu polskiego. Bandera był wrogiem narodu polskiego. Kazał wymordować wszystkich Polaków. I to jest historyczny fakt. Mordowano Polaków na 333 sposoby. I pan prezydent nieświętej pamięci, dla mnie nieświętej, Kaczyński, zgodził się na to, choć Wołyniacy błagali go, żeby podjął temat Rzezi Wołyńskiej. Błagali go. Olał ich. Pan prezydent Lech nieświętej pamięci Kaczyński w Izraelu powiedział. Chcemy dokonać tutaj pewnej demonstracji, niezależnie od tego, czy będzie panował pokój, czy będą leciały rakiety. My w Polsce na ogół szczególnie strachliwi nie jesteśmy. A więc dlatego, żeby pokazać, że nam na stosunkach z Izraelem, na sojuszu, zależy w sposób szczególny. Armia Polska jest obecna w Iraku, w dużym stopniu ze względu na nasze związki z waszym państwem. Nasza armia jest obecna, ale będzie w znacznie większej liczbie obecna w Libanie z tych samych względów. Nasze odpowiednie służby współpracują na licznych odcinkach z waszymi też ze względu na to, o czym przed chwilą mówiłem. Tak jest i mogę państwa zapewnić, że chociaż rządy w Polsce się zmieniają, a w każdym demokratycznym państwie raz jedni wygrywają, a raz drudzy. Ostatnio wygraliśmy my, ale nie jest wykluczone, że w przyszłości wygra ktoś inny. Nie chcielibyśmy tego oczywiście. Nie można tego wykluczyć. To polityka wobec Izraela się nie zmieni.
Polsce się nie boimy! Choćby leciały rakiety! My tacy strachliwi nie jesteśmy! To powiedział w 2006 roku! To powiedział! Nic się nie zmieniło! Klasa polityczna jest bardzo odważna i mówi, że my zdamy ten egzamin! My zdamy ten egzamin! Nasze dzieci wyjdą z ukraińskich banderowskich okopów i pójdą się bić z ruskimi! A Ruscy będą patrzeć i będą się pukać po głowie i zabiją nas! Bo takie są prawa wojny! Więc zwracam się do was, matki! Matki, jeśli tacie swoje dzieci na wojnę na banderowskiej Ukrainie, to już nie jesteście matkami. Już nie jesteście matkami. Jeśli tacie swoich mężów na wojnę, to jesteście ciężkimi kretynkami. I żeby mi nikt nie zarzucił i nam kamratom, bo nam się dorabia mordę. Mordę, że jesteśmy faszystami, nazistami! Że my nie chcemy bronić ojczyzny! Nie! My ojczyznę bronić zawsze! Ale w naszym interesie polskim, na polskiej ziemi! My z Rosją, z Niemcami bić się nie chcemy! Ale kiedy trzeba będzie, nie zawahamy się, my, nacjonaliści polscy, my, narodowcy, nie zawahamy się. My się nie zawahamy. Natomiast za banderowski, przyrząd męski, ginąć nie będziemy. W Polsce jest ogromna rzesza polskojęzycznych niepolaków. Ci polskojęzyczni niepolacy opętali nas jak pajęczyna. Nakazują nam w każdej dziedzinie naszego życia. Nakazują nam, co nam wolno, a co nam nie wolno. Ostatnio ku mojej radości walczą z fotosyntezą i dwutlenkiem węgla. Ale ci lewacy są za tą wojną. Dlatego otworzycie telewizor i słyszycie wojna. Panowie generałowie, którzy chyba prostaty mają przerośnięte do mózgów, również uwierzyli, że da się tę wojnę wygrać. Również uwierzyli, bo przecież generałowie na wojnie nie giną, prawda? Ale niestety, generałowie wydają rozkazy, a im wydaje rozkazy człowiek, który siedzi w tym pałacu, minister spraw zagranicznych, premier Tusk, który tak pięknie oszukał swoich wyborców, bo przecież nie nas nie oszukał. My nie mamy złudzeń, kim jest premier Tusk. Premier Tusk jest premierem Tuskiem i on swoich wyborców, swoich sojuszników, swoich ministrów wykorzysta na swoją chwałę. I to się dzieje. I premier Tusk po angielsku powiedział, że żyjemy w czasie przedwojennym, że wojna wybuchnie, że to jest tylko kwestia czasu. Dają nam na to 3 lata. Wiecie dlaczego 3 lata? Obecne 15-latki będą miały 18 lat. 16-latki będą miały 19 lat. 17-latki będą miały 20 lat. Oni o historii nic nie wiedzą. Nic nie wiedzą. Oni na tę wojnę pójdą, bo oni nigdy nie słyszeli o Banderze. Mógłbym jeszcze długo ubliżać, bluzgać, bo jestem przepełniony nienawiścią i agresją. Te worki, które tu złożyliśmy, które mają imitować, symbolizować nieznanych żołnierzy. Na każdym tym worku jest napisane NN, bo są nie do zidentyfikowania. To szczerwo ludzkie w tych czarnych workach symbolizuje nasze dzieci.
przynieśliśmy je tutaj jako symbol, jako przenośnię artystyczną. Bo jak nie widać, to serce nie boli. Wystarczy uruchomić wyobraźnię. Nic więcej. Zwracamy się, my rodacy kamraci, my ruch społeczny rodaków kamratów. Zwracamy się do ludzi, którzy rządzą państwem, którego jesteśmy obywatelami. Wypowiemy wam posłuszeństwo. I postawimy was za wasze decyzje, które doprowadzają nas do skruby klęskiej śmierci. Postawimy was przed Trybunałem Narodowym. Nikt się nie wywinie. A oto najgenialniejszy tekst wieszcza. A prosimy w międzyczasie, kto chce zapalić symboliczny płomień. Bo to jest również płomień pamięci żołnierza nieznanego, pod którym później złożymy, pod pomnikiem którego złożymy wieniec. Słowami Wyspiańskiego zwracam się do tych wszystkich, którzy się rwą na wojenkę za banderowską Ukrainę. Zwracamy się tymi słowami. Warchoły to wy! Wy, co liżecie obcych wrogów pod łoże! Ciągacie się u obcych rządów i całujecie najeźdźcom łapy, uznając w nich prawowitych wam królów. Warchoły to wy! Wy, co nie czujecie Polską! Nie czujecie Polską, bo nie jesteście Polakami! Jakiekolwiek nazwisko z rządu przywołane przez was budzi we mnie stuprocentową pewność, że pokazujecie i przywołujecie nie Polaka! Nie Polaka! Nie Polaka! Polskojęzycznego! I Koszulak Kamysz! Mamy jego nagranie, Marcin! Mamy jego nagranie! Powiedział o nas jak o betonie, którym się zalewa lukę! Na prośbę wysokiego przedstawiciela, na prośbę Unii Europejskiej, Polska wypełni lukę, która powstała w przygotowaniu jednostek do sił szybkiego rozmieszczenia. To wynika z kompasu europejskiego, takiej strategii przyjętej zaraz po wybuchu wojny na Ukrainie. Taką strategię przyjęła Unia Europejska, że będzie budować siły szybkiego rozmieszczenia. Oczywiście w zgodzie z prawem poszczególnych państw członkowskich to rozmieszczenie by miało następować, ale przygotowują się do pełnego uzyskania zdolności operacyjnych sił szybkiego rozmieszczenia. Potrzebne jest wypełnianie okresu przejściowego, który trwa do końca 2025 roku. Od czerwca tego roku do połowy przyszłego roku powstała luka. Nie było państwa członkowskiego, które mogłoby wystawić jednostkę gotową do podjęcia takich działań. Podjęliśmy decyzję, że Polska tą lukę wypełni. Jest duża wdzięczność ze strony Komisji Europejskiej, wysokiego przedstawiciela, że to właśnie my bierzemy na siebie odpowiedzialność. Czy słyszeliście to? Podjęliśmy taką decyzję. Czy głos tego człowieka, to mi się chce żygać? Jako zawodowy reżyser, patrzę na niego i widzę dla niego rolę w historii literatury najgorsze z najgorszych. Będzie doskonały. Będzie doskonały. Wszystkie najpodlejsze charaktery ze sztuk Szekspira obsadzam Kamyszem. On ma tu w głosie. Ma tu w głosie serwilizm. Ma tu w głosie, według mnie, ma tu w głosie to, ten rodzaj łajdactwa, że własnym narodem jest w stanie zrobić wszystko, co mu każe. Oni chcą naszej śmierci, dlatego my, kamraci z całej Polski, spotkaliśmy się tu w Warszawie, w tym najważniejszym miejscu stolicy, politycznie najważniejszym, żeby wyraźnie powiedzieć, my naród, na wojnę, na banderowską Ukrainę nie idziemy. Naród na banderowską
za banderowską Ukrainę nie oddamy żadnego naszego dziecka, żadnego naszego szczeniaka. Rząd na front! Rząd na front! Rząd na front! Rząd na front! My nacjonaliści polscy, my narodowcy polscy, bo nimi jesteśmy. Nie zgadzamy się i to jest na razie wszystko, co możemy w tej chwili zrobić. Nie zgadzamy się. Nie zgadzamy się. Nie zgadzamy się na wasze rządy i na wasze decyzje. Nie zgadzamy się. Kochani Polacy rodacy, obecna i poprzednia elita polityczna, która według Konstytucji Rzeczpospolitej stanowi naszych reprezentantów, szykuje nas na wojnę. Choć w Polsce panuje pokój. Ja bym chciała, żeby pokój trwał wiecznie. Ale obserwujemy, że Polacy i cała Europa poddawani są manipulacji psychologicznej z wykorzystaniem mediów głównego nurtu i do kształcenia opinii publicznej mającej na celu podsycanie strachu i sianie terroru. Wyczuwa się wpychanie wojny, Polski, przepraszam, do wojny. Wyczuwa się też, że chcą, żebyśmy byli skonfliktowani z naszymi sąsiadami, co nie leży w interesie racji stanu Polski. Wysyłanie polskich żołnierzy na śmierć nie jest w narodowym interesie na Polski. W razie konfliktu zbrojnego nasze elity mają przygotowane drogę ewakuacji, a my no nie mamy nawet schronów. Ale to nie o to chodzi. To, o czym mówi rząd na arenie międzynarodowej, jest eskalowaniem napięcia i ośmieszaniem narodu polskiego, grożeniem mocarstwu atomowemu Federacji Rosyjskiej. Jesteśmy za polityką propagującą pokój, za polityką współpracy gospodarczej z sąsiadami, gdzie polski interes narodowy jest na pierwszym miejscu. My, kamraci, rodacy, żądamy Polski silnej, wiernej tradycyjnym wartościom, suwerennej i silnej gospodarczo. Nie będziemy ginąć za cudze interesy. Wojna nie jest rozwiązaniem. Zabitych nie da się wskrzesić. Ran wojny nie da się zabliźnić. Ból matek jest nieukojony. Dlatego róbmy wszystko, co tylko możemy, by do wojny nie dopuścić. Wojna to krzywda ludzka. Naszym pragnieniem jest życie, a wojna to życie odbiera. Nie pozwólmy krzywdzić naszych najbliższych i nas samych. Leży nam na sercach bezpieczeństwo naszej wspólnej ojczyzny Polski i ochrona młodych pokoleń. Polska nie ma żadnego zobowiązania ani potrzeby, aby uczestniczyć w tym konflikcie zbrojnym. Ani też poświęceń krwi, kwiatu swojego narodu. Dla cudzych interesów politycznych i materialnych. Bóg, honor, ojczyzna. Czuj duch! Dziękujemy wam, rodacy, Polacy, kamraci! Panie Marcinie, już panu wręczam płytę pieśni patriotyczne w moim wykonaniu. Panie Wojtku, to jest również płyta dla pana. Z serca dziękuję. I proszę państwa, chcę powiedzieć, panie Wojtku, panie Marcinie, dziękuję wam za tak wielką troskę o przyszłość naszej polskiej młodzieży, o przyszłość nas, mężczyzn. Proszę państwa, nie chcemy, by nasze kobiety, matki i żony były wdowami, tak jak była wdową moja matka, jak zapłacił życiem mój ojciec już w 1941 roku za służbę narodowi i ojczyźnie. Jak służył narodowi i ojczyźnie mój dziadek,
Narodowych Siłach Zbrojnych, ale dzisiaj Narodowe Siły Zbrojne są odbierane wrogo. Proszę Państwa, czyli jakżeż wielką rację ma Pan Wojtek i Pan Marcin, że musimy utrzymać naszą narodowość. Najjaśniejsza Rzeczpospolita Polska musi być wolna, suwerenna, niepodległa, ponieważ o taką Polskę walczyliśmy przez lata PRL-u. Proszę Państwa, Bogu niech będą dzięki, że są przywódcy i kamraci. Kamratki, do Was mówię te słowa. Bóg Wam zapłać za Wasze serca, za Waszą obecność, za Wasze być tu i teraz, kiedy Bóg nam błogosławi kroplami. Kochani, niech Polska będzie wolna, suwerenna i żyła spokojnie w pokoju. Z całego serca dziękuję za słowa Pana Wojtka, dziękuję za słowa Pana Marcina i niech Wam Bóg błogosławi i nam wszystkim Polakom. Śmierć wrogom Polski! Śmierć, śmierć, śmierć! Śmierć wrogom ludzkości! Śmierć, śmierć, śmierć! A Polakom życie, życie w dobrobycie! Życie, życie w dobrobycie! Witajcie kochani! Bardzo cieszy oczy i serce moje to, że w takiej ilości zebraliśmy się. Aczkolwiek musicie niestety wiedzieć, że jesteśmy ostatnią siłą, która występuje w tym kraju przeciwko wojnie. Każdy Polak był na Westerplatte. Jest tam taki wielki napis: nigdy więcej wojny. Ten napis był stworzony po to, żeby był przestrogą dla przyszłych pokoleń. W żadnej wojnie nie ma wygranych. Są tylko skrzywdzeni ludzie, osamotnieni, ranni, zabici. Jesteśmy po to, żeby wyraźnie sprzeciwnić się polskojęzycznym władzom, że Polacy nie będą uczestniczyć w żadnej wojnie, która jest dla interesów tych, którzy są na górze. Pamiętajcie, że w każdej wojnie jest tak, że dwóch nieznanych ludzi zabija się za interesy tych, którzy się bardzo dobrze znają i nigdy w życiu by się nie zabili. Dzisiaj zauważyłem, że na tym budynku, gdzie wisiały ukraińskie flagi, chyba specjalnie zostały na dzień dzisiejszy zamienione na polski. Czyli jesteśmy siłą, bo się nas boją. I niech tak jest. I niech się nas boją. Bo w końcu Polacy mają w naszym kraju, w Polsce, najwięcej do powiedzenia. A jeżeli się to rządowi nie podoba, to zawsze może się zawinąć do swoich krajów, skąd pochodzą. Szanowni Państwo, mamy temat wojny na Ukrainie. Bo w Ukrainie stwierdzenie, to właśnie takie worki leżą. To jest prawidłowe podejście. W Ukrainie to właśnie tam pod ziemią leżą takie worki. Na krainie U, która z pełną świadomością, to mówię, jest nazistowskim państwem. Jest nazistowskim państwem, a my za nazistowskie interesy mamy iść i ginąć. Nie pozwolimy na to. Podobno więzienia się opustoszeją, bo być może będą chcieli tych, którzy odmówią im, wsadzać do tych więzień. Ale lepiej jest posiedzieć w więzieniu, niż iść na pewną śmierć nie za nasze interesy. A z całą stanowczością, panie policjancie, bo pan to nagrywa, jestem przekonany, że wy pierwsi pójdziecie w kamasze. Także zobaczycie wtedy, jak to ciekawie jest. I z całą stanowczością stwierdzam, że Ukraina jest państwem nazistowskim.
ponieważ w konstytucji ich zawarty jest zapis, że Pantera jest ich bohaterem narodowym. Jeżeli się z tym zgadzacie, to idźcie sobie tam walczyć. A Stefan Bandera to prostytutka Hitlera! Bandera to prostytutka Hitlera! Nie dajcie się zagonić nikomu w kamasze. To nie nasza wojna, a każda inna na naszym terenie też nie będzie nasza. Chyba że wejdzie naprawdę okupant do nas i wtedy będziemy musieli bronić naszego terenu. Wtedy jak najbardziej. Wezmę broń, pójdę w kamasze. Ale nie będę walczył za czyjeś interesy. Śmierć wrogom ojczyzny! Krycha z gazowni, wzywamy cię! Polacy, rodacy, stoimy pod siedzibą głowy naszego państwa, prezydenta Rzeczpospolitej Polski, wybranego przez naród w wyborach bezpośrednich. Posiada więc on najwyższy mandat naszego zaufania. Państwem naszym zarządzają politycy wybierani przez przywódców partii, które zdobyły największe poparcie w wyborach parlamentarnych. Od wielu lat ci politycy wtłaczali nam w kampaniach wyborczych treści, aby głosować na ludzi, a nie na partie polityczne. Obecny premier naszego kraju pouczał nas, żebyśmy nie interesowali się polityką, tylko budowali drogi. Były już premier, a obecny europoseł Lewicy, Leszek Miller, też nas pouczał, iż ludziom z Lewicy należy ufać, bo nawet jak Lewica powie, że gruszki wyrosną na wierzbie, to tak będzie. No i mamy te gruszki na wierzbie. Naród w swej masie zaufał politykom, nie interesował się polityką, ale dokonywał wyborów, ponieważ należało skorzystać ze swojego prawa uczestniczenia w wyborach do parlamentu RP. Ten sam naród nieinteresujący się polityką nie zauważył, że oprócz władzy ustawodawczej i wykonawczej mamy jeszcze władzę sądowniczą, która wybiera się sama. Widząc niedojrzałość polityczną narodu, politycy ukradli nam państwo! Zawłaszczyli wszystkie państwowe organy, doprowadzając do ich paraliżu. Polityków jest tak dużo, że w walce o władzę nad nimi podzielili się na dwie grupy – lewicę i prawicę. Są tak zacietrzewieni, że nie widzą, iż niczym się nie różnią. Za pomocą kłamstw i oszustw prowadzili nas do Unii Europejskiej, obiecując nam, że jest to dla nas jedyne najlepsze wyjście z kryzysu gospodarczego. Rządzą... I tak wyszliśmy z tego kryzysu, że zamiast stać się krajem samowystarczalnym i zabezpieczonym pod niemalże każdym względem, staliśmy się państwem kolonialnym dla wielkich korporacji USA, tudzież Niemiec. Rządzą nami ludzie z lewicy, którym przyświeca ideologia komunistyczna oparta o manifest komunistyczny, zmodyfikowana przez komunistę włoskiego z korzeniami żydowskimi przez Alterio Spinelliego, którego nazwę nadano siedzibie Parlamentu Europejskiego. Te dwa wrogie sobie plemiona polityczne w Polsce o nazwie PO i PiS zniszczyli nasze rodzime wartości, gospodarkę, ekonomię, historię, demografię i armię. Teraz wzięli się za naszą gotówkę i naszą rodzinę. Rządzą nami ludzie, którzy nas nienawidzą i chcą nas zniszczyć. Panie prezydencie, niech pan stanie na wysokości głowy państwa i podejmie skuteczne działania zatrzymujące ten lewacki walec napierający z Brukseli. Panie Leszku Millerze, nie kto inny jak pan wraz ze swoją świtą lewacką rozpędzał na nas nagonkę pod hasłem Lizbona albo śmierć. Dziś razem ze swoimi lewicowymi kompanami z Brukseli wpycha nas do napastniczej wojny z Rosją na Ukrainie. Politycy w Polsce i Brukseli, słuchajcie. My, świadomi Polacy, nie będziemy walczyć w obronie banderowskiej Ukrainy, ponieważ to jest nasz śmiertelny wróg. Nie będziemy bronić wrogiego nam państwa. To nie nasza wojna. To jest wojna USA z Rosją. To nie nasza wojna.
neutralnym o nazwie Unia Europejska. Nie oddamy wam naszych mężów, synów, braci i wnuków na mięso armatnie. Posłowie Nowej Lewicy, Lewicy Razem, Unii Pracy, Polskiej Partii Socjalistycznej, skrzyknijcie swoje rodziny i elektorat, tudzież członków spod znaku tęczowej flagi i błyskawic i hajda w kamarze na Ukrainę! Podżegacze do wojny! Podżegacie do wojny nas ludzi, którzy pracują i mają na utrzymaniu rodzinę! My chcemy żyć w pokoju! Wy macie wartości zachodnie, więc idźcie walczyć za nie! Ręce precz od Polski i Polaków! Politycznymi gangsterami i oszustami. Śmierć wrogom Polski! Nawet ten wiosenny deszcz, nawet ten deszcz, który chce zagasić płomień pamięci, jest piękniejszy. Ten dzień jest piękniejszy od najlepszego dnia wojny. Mamy powód, żeby się cieszyć. Mamy pokój. Nie jesteśmy w konflikcie wojennym. Nie jesteśmy w konflikcie zbrojnym. Nie jesteśmy narażeni w tej chwili na wyjące syreny, na przestraszonych ludzi chowających się po piwnicach, poszukiwanie wody i pożywienia. Zawsze, kiedy wspominam o wodzie, przypominam Powstanie Warszawskie. Powstanie Warszawskie, które utrzymało się tak długo. Wiecie, dlaczego ono się utrzymało tak długo, a dzisiaj upadłoby po kilku dniach? Ponieważ wtedy prawie w każdej studni, blokach, między budynkami, między kamienicami były studnie z wodą. Mogli pójść i wziąć wodę. Powiedzcie mi, kto dzisiaj ma was wodę pod ręką w studni? Większość ma wodę napędzaną prądem w przepompowni. Zabraknie prądu, zabraknie wody. Nie będzie wody, nie będzie życia. Czołem Polacy! Jako matka, jako babcia, jako Polka nie pozwolę na to, żeby nasze dzieci, nasi wnukowie poszli się bić i ginęli za banksterskie interesy. Nie pozwolimy, żebyśmy opłakiwali właśnie takie worki czarne z napisem NN tej wojny, która po prostu nam szykują. Nie pozwolimy na to żadnemu rządowi, ani panu Dudzie, ani Tuskowi, ani Hołowni. Niech sami sobie biorą karabiny i niech zapierdalają na front. Niech nam pokażą, jak się wgniata wroga w ziemię. Koniec po prostu tych przywilejów. Któż to rzekł? Pożar strawił nasz świat. Nigdy ziarna nie przyjmie już ziemia. Kto to rzekł? Polska szczezła do cna? Przecież tylko na chwilę zasnęła. Nie wyczerpie nikt morza do dna. Macierzyństwa nikt Polski nie skradnie. Mówi ktoś, że spalona, lecz trwa, bo z rozpaczy szczerniała szkaradnie. Tak, przecisnął okopem na piersi. Wokół wyrwy jak rany na ciele. Wszystkie nerwy wyprute na wierzch. Polska cierpi nieziemskim cierpieniem, lecz wytrzyma, przeczeka zły czas. Nie próbujcie z niej zrobić kaleki. Kto powiedział, że śpiew polski zgasł i że polskość zniszczona na wieki? Przecież śpiewa przez rany, choć śpi. Załóż, zabrzmi życiem i jęki zagłuszy. Przecież dusza Polaka w niej tkwi, a butami nie można znieść z duszy. Śmierć wrogom Polski! Śmierć wrogom ludzkości! A Polakom życie, życie, dobrobycie! Życie, życie, dobrobycie! Życie, życie, dobrobycie! Czołem! Kaktus, czyli Krzysztof
Krzysztof Adamek, człowiek, który z dumą na swoim kamperze namalował Polska to nie Polin. Człowiek, który od zawsze walczył o świadomość Polaków, o polski interes narodowy, o polskie sprawy. Człowiek, który przypominał, że nie wolno nam mówić o domu, o obozach zagłady w Oświęcimiu, ale w Auschwitz, Birkenau, że to są były niemieckie obozy zagłady Auschwitz i Birkenau. Obecnie, owszem, na terenie Polski, a to zupełnie co innego. Kamratki, kamraci, Polki w Polsce, Polki za granicą, Polacy w Polsce, Polacy za granicą, Polacy na całym świecie. Z tego, jak to się nazywa? Królewskie Przedmieście, tak? Krakowskie Przedmieście. Witam serdecznie z domu. Wiecie, kochani, że jestem prezesem Stowarzyszenia Obrońców Pamięci Polskich Ofiar Niemieckich Obozów Zagłady. Podkreślę polskich i podkreślę niemieckich, choć powinno być niemiecko-austriackich obozów zagłady. Kochani, jesteśmy tutaj, niebo nie popłacze. Gdy jechałem do Warszawy, piękne słońce, myśleliśmy, że będzie. Bóg czy aniołowie płaczą nad tym, co to bydło z wiejskiej, biorąc pod uwagę, biorę pełną odpowiedzialność za to słowo bydło z wiejskiej, prowadzi, do czego nas prowadzi, do czego prowadzi młodych Polaków, młode Polki, które chcę wysłać, żeby wrócili właśnie w takich workach. Nie ma na to mojej zgody, a wasza? Nie ma! Nie ma na to naszej zgody! Nie ma na to naszej zgody! Kochani, wiecie o tym, że bardzo, bardzo interesuję się historią i to, co mówi Wojtek, to, co mówi Marcin. Zwracam bardzo uwagę na to, że jeśli jest taka możliwość, to używajmy niemieckich nazw, niemieckich nazw, niemieckich obozów zagłady. Czy to jest Litzmannstadt, czy to jest Auschwitz, czy to jest Birkenau, czy Stutthof. Kochani, błagam was na każdym kroku. Jedziecie do Oświęcimia, to jedźcie tam na hokej, jedźcie tam na inne sprawy, podwiedzać. Ale jeśli jedziecie do niemieckiego obozu zagłady, to pamiętajcie, kochani, jedziecie do Auschwitz. Bardzo was o tym proszę. I teraz, kochani, chciałbym, a propos tej tak zwanej wojny, miałem w tamtym tygodniu, w poniedziałek, spotkanie w Krakowie kandydatów na prezydentów miasta Krakowa, którzy zastanawiali się, jak to będziemy pokazywać uchodźcom, uchodźcom tym wojennym. Ja się pytam, gdzie jest ta wojna? 20% może mniej jest zajętej Ukrainy. Reszta 80% jest wolne. I tu, gdzie mamy bardzo blisko, kochani, mieszkają ci, którzy do dnia dzisiejszego są tych zwyrodnialców banderowsko-nazistowskich. Powtórzę jeszcze raz. Zwyrodnialców banderowsko-nazistowskich. Dzięki jakimś działaniom wojennym zostały zburzone Muzeum Szuchewicza. Cieszy mnie to w imieniu moich pradziadków, w imieniu moich dziadków, w imieniu moich przodków i wszystkich, którzy zginęli, te 500 000 bezbronnych dzieci, kobiet, starców, zamordowanych przez tych ukraińsko-banderowsko-nazistowskich zwyrodnialców. Te 500 000, o których wspominał, nie ja. Ja liczyłem, mówili 120 tysięcy, ja myślałem może 150. Doszedłem, wyszukałem, 500 000, przepraszam, pierwszy prezydent Leonid Krawczuk, pierwszy prezydent Ukrainy, przepraszam, za 500 000 bestialsko wymordowanych dzieci, kobiet, starców. W tamtym roku, w czerwcu, zmarła we Wrocławiu pani Zofia, 93 lata. Gdy miała 13 lat, 80 lat temu, pani Zofia była świadkiem. Widziała młodą polską kobietę z rozciętym obok niej na odległość pępowiny dzieckiem. To nie było dziecko, to był wyrżnięty malusze, nie wiem jak to nazwać. I to dziecko miało rozdeptane główkę przez but zwyrodnialca banderowsko-nazistowskiego. I my mamy im dzisiaj pomagać, my, nasze dzieci, ja jako wnuk ofiar, mój dziadek, pradziadek, babcia,
babcia, prababcia musieli uciekać do Handlówki koło Rzeszowa przed tymi zwyrodnialcami. I ja teraz mam iść walczyć za nich? Nigdy! Pozdrawiam raz jeszcze, kochani, i pamiętajcie, to nie nasza wojna. Jeśli Kamysz z Kosiniakiem chcą iść na wojnę, niech se wezmą jeden hełm i niech idą na wojnę. Jeśli Duda chce iść na wojnę, proszę bardzo, ja nikogo nie zatrzymuję. Jeśli to bydło z Wiejskiej, tych 560 sprzedajnych, nawet jeśli jeden jest uczciwy, a oni wszyscy chcą iść na wojnę, niech idą! Niech im Bóg błogosławi, ja im dam na pociąg. Niech idą, ale niech się odczepią od nas, od naszych dzieci, od naszych wnuków. Kochani, za śmierć na Wołyniu, za krew, za łzy, za blizny, śmierć wrogom naszej ukochanej polskiej ojczyzny! Narodowy Związek Harcerstwa Polskiego, zapraszamy przedstawiciela młodzieży, bo tacy są też wśród nas. Witamy serdecznie. Ja się nazywam Dawid, czuj duch przede wszystkim. Tak. Mam 16 lat i chciałem powiedzieć, że nie będę się bił za obcy interes i swoim kolegom tego nie życzę, nie zgadzam się po prostu na to, żeby się bili i młodszym, i starszym. Współczuję im, bo wielu z nich jest po prostu nieświadomych też tak tego, co się dzieje. Po prostu żyją w takim przyćmieniu. Wszystko dla nich takie kolorowe jest, a to za interes globalistów. Powiem tak, pięknie pada deszcz. Nic lepszego się nie mogło nam przytrafić jak ten deszcz. A wiecie dlaczego? Jak posłuchacie, jak o te trupie worki rozbijają się krople deszczu. Wytrwamy w tym deszczu, bo się go nie boimy, bo to jest polski deszcz, na polską ziemię pada. Ducha nie gasić, w kurw pielęgnować, czuj duch. W międzyczasie chciałbym podziękować, bo widzę, że jest tutaj i są przedstawiciele Szczecina, Prawobrzeże i Front Szczecin i Częstochowa. Poznań widzę, proszę, Sosnowiec, przyjechaliście, Kraków oczywiście, koniec Polski, można by powiedzieć Olecko, Białystok, jest nas tutaj wielu, bardzo wszystkim dziękuję. Dziękuję również Państwu, którzy stoicie tam po drugiej stronie, pod tymi murami, wytrwaliście z nami, jesteście, czy przyjechaliście na nasze zaproszenie, czy zatrzymaliście się, bo mamy wiec pokojowy, wiec antywojenny, na którym nasze hasła, między innymi pokój tak, wojna nie, dzięki wam, mamy nadzieję, pójdą również dalej, zostaną poniesione. Jedźcie do swoich domów, wracajcie i mówcie, że są tacy ludzie w Polsce, o których oczywiście nic się nie mówi w mediach, a dla których najważniejszym, jedną z najważniejszych wartości jest dbałość o demografię, o przyszłe pokolenia, nie wchodzenie w cudze interesy. Bo wiecie, kamraci, jak to jest. Prawie zawsze kończy się tak samo. Kończy się śmiercią, zniszczeniem, chorobami, wyniszczeniem gospodarki, zarazą, kończy się tragediami, urazami, inwalidami i ogromnym zadłużeniem na odbudowę. I nagle po tej wojnie przegrani i wygrani orientują się, że zadłużeni są w tych samych bankach, u tych samych, którzy prowadzą te bankowe interesy, u globalistów. I szalonym przypadkiem, zupełnie szalonym przypadkiem, oni na tym zrobili świetny interes, a z czasem okazuje się, że sami podżegali do wojny. Pokój tak, wojna nie. Mariusz. Czuj duch, kamraci Polacy!
przyjechałem pośpiesznie z terenów południowo, z Ropieży Południowo-Wschodniej Polski, z Przeworska, mój wywiad mi donosi, że wiadomości niejakiego Kamysza, Kałysza, już są nieaktualne. Putin usłyszał i Putin tą lukę wypełnił, kamraci, my już tam nie mamy po co jechać. Także Putin naszym zbawcą jest. Kamysz masz nieaktualne i ja bym teraz zainteresował służby, bo osłabia tą linię frontu, jak on mówi, że jakieś luki są we froncie. Tak już teraz, kończąc przemówienia, daje się zauważyć jedna sprawa. Wyczekali nasi ciemiężcy, żeby wymarli świadkowie historii i jadą z nami po całości. Nie dajmy sobie powtórki historii na głowę narzucić. Nie dla powtórki historii. Śmierć wrogom ojczyzny. Czołem, kamraci. Spotkałem kilku Ukraińców w Polsce, jakoś mi się udało. Spytałem jednego, dlaczego nie pojechałeś na wojnę? To nie moja wojna, odpowiedział. Spytałem drugiego, dlaczego nie pojechałeś na wojnę? To nie moja wojna. Spytałem trzeciego, mówię, z Ukrainy, na wojnę nie pojechałeś? Tylko durnie jadą na wojnę, odpowiedział. Tylko durnie jadą na wojnę. To jest przesłanie od Ukraińców do tych, którzy chcą jechać na wojnę. Jak się ocenia, jest kilka milionów w tej chwili podobno obywateli z państwa objętego wojną, a kilkadziesiąt, co najmniej kilkaset tysięcy młodych w wieku poborowym. Jeżeli nam powtarzacie, że mamy was wspierać i mamy iść na nie naszą wojnę, to co wy tu jeszcze robicie? Co jeszcze robicie w Polsce? Przecież to nie nasza wojna. Chciałbym poprosić o zabranie głosu człowieka ze stolicy. Przedstawił się jako Darek z Warszawy. Tylko Damian z Warszawy, ale każdemu się może pomylić. W dzisiejszym dniu jakże szczególnym, kiedy wszyscy chcielibyśmy wyrazić swoje niezadowolenie i opór z lekkomyślnych działań naszych rządzących. Opór, który jest kluczowym czynnikiem mogącym zatrzymać tą machinę wojenną. Również ja osobiście chcę to niezadowolenie i opór wyrazić, tak żeby każdy usłyszał. Podzielę się więc swoją refleksją. Refleksją, którą nazwałem paradoksem polskich polityków. Polskich w cudzysłowie, rzecz jasna. Pozwólcie, że ją przeczytam. Mianowicie, jak to jest, że z jednej strony polscy rządzący, podkreślam jeszcze raz, że polscy w cudzysłowie straszą nas bez przerwy Putinem i Rosją, że nas zaatakują, że to nie jest kwestia tego, czy do tej wojny dojdzie, tylko kiedy. Mówiąc przy tym, że dbają o nasze bezpieczeństwo, że dążą do pokoju we wschodniej flance NATO. W międzyczasie wysłali mnóstwo naszego polskiego sprzętu na Ukrainę, osłabiając w ten sposób nasz potencjał militarny i dając jasno do zrozumienia stronie rosyjskiej, że jesteśmy stroną tego konfliktu. Jednocześnie tłumacząc nam, że tylko w ten sposób możemy uniknąć wojny, na okrągło powtarzając frazesy, jakoby Ukraina walczyła za Polskę i za Europę. Przecież to jest totalna bzdura. Swoją drogą każdy wie, że sprawa ukraińska jest już dawno przypieczętowana, że szala zwycięstwa jest przechylona w maksymalnym stopniu na korzyść Federacji Rosyjskiej. Wysyłanie sprzętu niczego nie zmieni, poza tym, że rozlew krwi ukraińskiej będzie trwał dłużej. Przy czym porażka ukraińskich sił najwyżej nieco się opuści w czasie. I to wszystko. Ja przepraszam, bo zdarzyło mi się pomylić imię. Wiecie, jak to się mówi, dzień bez pomyłki to dzień stracony, więc korzystam. Technika zawodzi, deszcz pada, ale pamiętajcie o tym, to jest deszcz nasz, polski, wiosenny. Mamy komfortowe warunki, bo stoimy sobie tutaj spokojnie. I ten deszcz przeminie. Dlatego nawet taki deszcz jest piękniejszy niż najlepszy dzień wojny. Bo ten deszcz minie, a wojna w jeden dzień nie przeminie. Wojna to deszcz łez,
kałuże krwi, rzeka smutku, a my chcemy się przecież radować, żyć. No to nie nasza wojna. Chciałbym napomknąć o walecznej postawie polskojęzycznej awangardy, która wymachując swoją małą szabelką w stronę niedźwiedzia polarnego, doskonale wie, czym to się skończy dla nas. Doskonale wiedzą, że dla nas, dla Polaków, będzie to zagłada. Niestety, powiem Państwu tak, nie dla każdego ta pogoda dzisiejsza, nie dla każdego ta dzisiejsza pogoda służy. Dlatego ja powiem jeszcze ostatnie dwa słowa. Po pierwsze, w jedności siła, tylko razem możemy stawić czoła temu nowotworowi, którym są nasi rządzący. Naszym obowiązkiem, Polaków, jest uświadamianie innych Polaków o zamiarach polskojęzycznych okupantów. Nie boję się użyć tego określenia. Polskojęzycznych okupantów działających przeciwko nam, przeciwko interesowi polskiemu. Dziękuję Wam, że razem ze mną przyszliście tutaj walczyć o naszą Polskę i przede wszystkim o pokój. Czołem wielkiej narodowej Polsce! Śmierć wrogom ojczyzny! Dziękuję jeszcze raz. Dziękujemy bardzo. Komraci, ja wiem, że kolega miał zapisane parę słów więcej. Chciał je odczytać, sprzed mu odmówił posłuszeństwa. To się zdarza nawet najgorszym, a jeszcze mówić o najlepszych. Bardzo się cieszę, powiem Wam szczerze, z tego, że tutaj jesteście tak licznie i deszcz na Was nie robi żadnego wrażenia. To pokazuje również, że idea, którą niesiemy, jest prawdziwa i płynie z naszych serc. Że tą ideę w każdych warunkach warto nieść. Warto nieść przed sobą, warto nieść w sercu i warto przekazywać młodym. Dlatego mamy te dzieci kochane, które chciały tu zabrać głos. Czy mamy dzieci, które chciały zabrać głos? Są? A, dziecko Zbyszek chciałoby zabrać głos. Chodź dziecko, chodź. Polacy, rodacy, kamraci. Mam kilka słów, kilka zdań do powiedzenia, ale one nie są dla Was, ponieważ Wy jesteście ludźmi inteligentnymi, mądrymi, wykształconymi i uświadomionymi. Chciałbym powiedzieć kilka zdań do stron walczących, do Rosjan i do Ukraińców. Po pierwsze, łączy Was wielka sprawa, język. Macie bardzo podobny język. Poza tym wielu Ukraińców używa na co dzień języka rosyjskiego. Macie bardzo podobną religię. Czy to cerkiew kijowska, czy moskiewska, dla nas Polaków to niewielka różnica. Przez wiele dziesiątków lat mieliście wspólne państwo. I w ramach tego wspólnego państwa Rosja podarowała Ukrainie Krym. Rozejrzyjcie się, kto wam urządza tę krwawą jatkę. Pewną wskazówką i poszlaką może być to, że i na Kremlu w Moskwie, i w pałacach kijowskich palą te same świeczki hanukowe. Jest taka poszlaka. Jeszcze raz apel do Rosjan i do Ukraińców. Rozejrzyjcie się, kto wam urządza tę krwawą jatkę. Zginęło już ponad kilkaset tysięcy młodych ludzi. I pewnie tyle, a może i więcej, zostało w straszliwy sposób okaleczonych. Rozejrzyjcie się, taki apel do was. A dla Polaków, dla nas, kamratów, całej wielkiej narodowej Polsce! Chciałbym, żeby ci, którzy podżegają do wojny, którzy pchają nas wszystkich do tego konfliktu, żeby zdali sobie sprawę, że nie będą bezpieczni w swoich fotelach, że ta śmierć
i ten ból dotknie również ich albo ich najbliższych. Muszą sobie zdawać sprawę z tego, że rakiety, bomby, pociski artyleryjskie spadają tam, gdzie zostaną wystrzelone albo zrzucone. I śmierć nie będzie wybierała. Nie wybierze tylko tego Piotrka ze wsi, czy Pawła z Lublina, ale może trafić w nich albo w ich najbliższych. Miejcie tego świadomość i zastanówcie się. Przestańcie dbać o obce interesy. Polska i polski interes narodowy są najważniejsze. Jeżeli tego nie zrozumiecie, to zrozumiecie po fakcie i będziecie gorzko żałować. Dziękuję bardzo. Czołem wielkie Polsce! Ja mam prośbę do policji, przepraszam, za przyczepą tam jest awanturnik, proszę, wykluczam go, tak, ten człowiek, który robi tej sobie głupie miny, wykluczam go z tego wydarzenia. To jest prowokator, proszę, żeby opuścił tę scenę, to miejsce. Do kul parkowa! On nawet nie wie, co to jest kul parków, spokojnie. Do tworek, to zrozumie, do tworek. Nie planowaliśmy tego wydarzenia w ten sposób. Chcieliśmy przejść ulicami Warszawy, chcieliśmy, aby ten cały przekaz, który widzicie, trafił do tych mieszkańców, gdzie tylko to możliwe. Ale dzięki waszej postawie jesteście tutaj z nami, z całej Polski. Jest też człowiek z Podkarpacia, to kolejny kraniec, jakże ważny naszej ojczyzny. Odwet Podkarpacie, zapraszam serdecznie. Czołem kamraci! Czołem kamratki! Ja nie będę długo mówił. Najpierw powiem kilka krótkich słów do tego pana i jego mościa, który tam rezyduje w Pałacu Rezydenckim. A następnie kilka słów do was, świadomi Polacy i rodacy. Prezydencie, panie Kamysz, panie Hołownio, niech was wszystkich piekło pokłonie, a dla was wszystkich, którzy tutaj stoicie, bo na pewno jest wśród was, nas, kilka osób, którzy podupadają na duchu, przypomnę kilka słów świętej pamięci Agnieszki Fatygi. Tylko nie pękać! Śmierć! Że wam się chciało poświęcić sobotę na te nasze spotkanie. Powiem tak. Mnie się nie chciało, ale nie mam wyboru. Wam się też nie chciało, ale nie macie wyboru. Czyli jesteśmy ludźmi obowiązkowymi. My daliśmy właśnie dzisiaj świadectwo naszej niezgody. Możemy spać spokojnie. Jeśli będziemy spać niespokojnie, to tylko dlatego, że poczucie bezsilności będzie nas dusić. Jest to najgorsze uczucie, jakie może dopaść człowieka. Uczucie bezsilności. Chciałem podziękować Zbigniewowi Zolecka, naszemu kamratowi, który specjalnie dla nas, kamraci, skonstruował kamracką przyczepę prawdy. Brawo Zbyszek! Jest tu Zbyszek. Powiem wam tak, niby nic, trochę żelastwa i dwa koła, a jednak byłem świadkiem dzisiaj, jak lewactwo biegało, jak oparzone wokół tej przyczepy, bo lewactwo ma taką przypadłość, że ono też nie chce iść na wojnę. I stałem z boku i rozpierała mnie radość, jaki mają problem. Bo przecież nienawidzą nas programowo za to, że jesteśmy Polakami i chcemy być Polakami. A my ich tolerujemy. Tolerujemy ich obecność na tej ziemi. Tolerujemy ich. Chociaż uważamy, że nie mają prawa do tej ziemi. Nie mają prawa do tej ziemi.
Wy macie diabła za ojca i chcecie spełniać pożądania waszego ojca. Od początku był on zabójcą i wprawdzie nie wytrwał, bo prawdy w nim nie ma. Kiedy mówi kłamstwo, od siebie mówi, bo jest kłamcą i ojcem kłamstwa. Ja, dobra, chodź!